postanowiłem stać się dyżurnym ambasadorem szczepień w naszym kraju. I nie chodzi mi, żeby mnie wcześniej zaszczepili. Ja poczekam na swoją kolej. Obliczyłem, że przy tym tempie będę miał termin tak w połowie 2073 roku. Nie, nie. Zmusiły mnie do tego programy informacyjne w telewizjach. Niedawno mówiłem, pamiętacie, że za dużo jest w materiałach info scen szczepień. Dosłowność jest porażająca. Jak tylko w programie padnie słowo szczepionka, to wciskają guzik z napisem zastrzyk. I wiadomo, że pokażą w zbliżeniu, jak szczepieniodawca wali w ramię szczepieniobiorcy igłę aż po nasadkę. Wczoraj w jednym krótkim materiale na jednej ze stacji naliczyłem 6 takich scen. Minuta była, 2. Pokazali scenę szczepienia na przykład pana z Sosnowca. I zamiast pokazać, gdzie mieszka, gdzie chodził do szkoły, z kim zdradza żonę, to od razu widzimy, jak igła wbija się w jego kończynę. To jest promocja szczepień, to jest odstraszające sadomaso. I właśnie jako samozwańczy ambasador szczepień protestuję. Aby promocja szczepień odniosła skutek, szczepienie powinno kojarzyć się z czymś miłym, pozytywnym. I apeluję do kolegów z telewizji, nie chodźcie na łatwiznę. Dawajcie jakieś sympatyczne przebitki zamiast tych obrazków z igłą. Niech szczepi pani w seksownej bieliźnie. Albo obficie wyposażony, umięśniony pan w samych slipach. Skórzanych, czarnych, obcisłych. Dobra. Można jako przebitkę dać, no nie wiem, Królewnę Śnieżkę, Mazurskie Jezioro, Bramkę Lewego, Skok Stocha, a nie od razu jakieś ramię pierdut w nie igłą. No tak, to my szczepień nie wypromujemy. Reporterzy i operatorzy, nie idźcie tą drogą, idźcie moją.